Paryżu, opna wy choroszny spaliście. Gotować na żyrobot sadennaja? Nie jestem gotowy na dzisiejszą pracę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest funkcjonariusz Kuznieców, Walsekoń, Szepałow siedzi tam, Cipajew. No i dwóch, do których się nie przyznaję, jeden siedzi tam w budce. Słuchajcie, szukamy gościa z Albarak i szukamy 42-latka. Zaczynamy naszą dzisiejszą służbę. I zaraz zobaczymy, jak ta służba się potoczy. Pan wolno coś jedzie. Dobra. Ty podobny do Czepajewa tak z daleka. No, Pisiorek, dzień dobry. Poproszę o dokumenty. Panie, ja wiem, co ja mam robić. 2,240 to jego waga. O, jak mi przykro. Waga pojazdu. No, także już na wstępie pana poproszę o opuszczenie tego zastrzonego karawanu. Pan się tak nie patrzy do tego kałach. Dobra, i sprawdzamy. Tylko, że niech pan uważa, żeby mi się paluszek nie omsknął, bo może być różnie. Artur Kozłow, tu się zgadza, wszystko ładnie, pięknie. Delta Golf 8 Yankee, zgadza się. 2 Tango Victor Lima, zgadza się. Z Akaristanu gościu jest. Wiezie 4 snopy siana i 2 wory płatków śniadaniowych. Tu do grudnia 81 to by się zgadzało i tu do października to by się zgadzało, zobaczmy. 21 lat. No to proszę pana, zgodnie z rozporządzeniem ma pan poniżej 30, aczkolwiek wygląda pan na 40, więc i tak pan nie wjedziesz. Regulacje wjazdowe. No dobrze, dalej. Porusza się Azamem 7.2. Zobaczmy, jak ten pojazd wygląda. To jest Varilla, kuźwa. Azam 7.2, no by się nawet zgadzało. Natomiast jeszcze sprawdzimy mu papeterię. Gościu jest z Akaristanu. Zobaczmy. Tu się zgadza. Tu mi coś nie pasi. Ale też się zgadza. No i piecząteczka organoleptycznie się zgadza. Dobrze, elegancko. A może by jeszcze sprawdzić w takim razie. No nie wiem, czy trzeba to robić, ale papeterię listu przewozowego. No, bo my jeszcze szukamy takiego gościa właśnie. Dobra. To teraz tak, jeszcze blachy bym sprawdził. Tango India Kilo 7959 Papa November. Zgadza się. No to dobrze. To wyładowujemy pana, co? We wszystkie snopki. Ty kuźwa do mnie, ty do mnie gościu mówisz, kuźwa? Żeś się z dupą na rozumy chyba zamienił. Dobra, sprawdźmy. Snopki zgadzają się, płatki zgadzają się, ale zobaczmy, czy przypadkiem święty znak pytonga gdzieś nie wyskoczy. Bo to całkiem prawdopodobna sprawa jest, że bo on coś za bardzo pyskuje. Taki trochę Menelow. Dobra, zobaczmy, jak tu wygląda sytuacja. Tutaj czysto. No to patrzymy dalej. Zderzaczki, gumy, blacha. To jest ok. Tu zderzaczek jest ok. Tu uźwa. Nie gadajcie, że on czysty jest. No najwyraźniej. No i takie oto chocki klocki. No dobra, stan techniczny pojazdu. Lampy całe, zderzak jest przedni oraz lusterka też. Szyby. Nie no, pojazd jest w całkiem niezłym stanie. Tutaj ładnie, tu gumy elegancko. Z tyłu. No, atajcie Walsekoń. Dobra, no nie idzie się do niego przyczepić za bardzo. Tutaj jakieś rzeczy związane z pojazdem, no ale prawo jest prawem, nie? Dobra, panie Walsekoń, ładuj pan to.
Was was i du? At Maduro. Dobra. No i teraz mam dla pana niespodziankę. Zawracasz pan. Ataju, siem rachowy. A widzisz to? Dobra, mamy kaszlaka bez zderzaka. A mi się zrymowało. Już nie ma głupich, już się nie dam przytrzasnąć dwoma samochodami. No i teraz zobaczmy, jak pan tutaj zareagujesz. Pan stajesz, dobrze. Elegancko, perfekcyjny kontrol. A tajcie, towarzyszy. A ja madro ażne dokumenty, lecz to turo ać partia. Eto arodni danieza, ać was churka robocaj. Czyli pan masz nie... Te, dokumenty do dupy. 800. A tu 990 razem z panem, więc alboś pan nie żar, alboś się pan wysrał. Proszę tam stanąć. Dziękuję. Proszę spojrzeć na mnie. Zdjęcie. Zgadza się. Beret. Dokładnie taki sam. Mirosław Sacharow. To by się zgadzało. To by się zgadzało. 0 Zulu 89. Zgadza się. 6 Sierra 18. Zgadza się. No to to by było. Data urodzin. 42 lata. Tu do grudnia, tu do lipca. Mikrosem, to się zgadza. Sprawdźmy blachy. A, tam nie ma blach. Kilo Zulu Zulu. 4403 Romeo Eco. Zgadza się. Dobrze, pan wieziesz dokumenty, ja widzę, że deterkenty. I kuźwa, i co teraz? Takie tu chocki klocki? Coś chyba nie halo jest, panie. A mnie się wydaje, że jednak potrzeba. Coś pan tam zakontraktował. Dwa worki z nawozem i dwa detergenty. No to zaraz panu tutaj to sprawdzimy i to by się zgadzało. Dokładnie tak. No to moje czujne oko tutaj musi teraz to wszystko obejrzeć, przetrawić. Kuźwa, a na zderzaki, ty, panie, pan do partii wieziesz dokumenty takim szorotem? Przecież jak towarzysze partyjni to zobaczą, to zaraz pana, kuźwa, tutaj potraktują odpowiednio. Ty, panie, ale pan nic, kuźwa, rzeczywiście? Kutwa. Spokojnie, dobrze? Spokojnie. Ja wiem, co ja mam robić. Ale mnie gościu wkurzasz. Ty, no słuchajcie, no on nic nie przemyca, a 42 lata? No żeż ty, synu. Panie, jeszcze w dach panu sprawdzę i ten spoiler, bo kuźwa, no... Aż niemożliwe, no. A przecież ja 42-latka szukam, no. Akurat pan pasujesz do opisu. Jeszcze raz. Czy naprawdę nie ma pytonga? Wszędzie blachy. No kurde, nie ma, ty. No żesz. Walsegoń. Ładuj pan, kuźwa, do tego kaszlaka to z powrotem, bo przecież kuźwa... A rosko, wariszu. Nie namaluję mu przecież pytonga nigdzie. Dobra, no to jeszcze tutaj, proszę bardzo, stan techniczny. Tak, żeby cię gościu dłużej przytrzymać. Zderzaków dwóch brak. Pyk, pyk, dobra. Lampy całe. Lusterka jednego brak. Blachy nie brakuje. Tu z tyłu lampy całe, szyby. No całe, no ale to nie jest powód do odmowy, nie? Kontrola techniczna. No właśnie. Zły stan techniczny auta nie jest powodem do odmowy wjazdu. No i co ja mam zrobić, kuźwa? No ale 42-latek. Jeszcze spokojnie. Ja jeszcze coś może wyniucham. Dobra. Zobaczmy. Gościu jest z Akaristanu. Sprawdzimy mu oczywiście papeterię. O, to się zgadza. Tego się właśnie obawiałem. Pieczątka też się zgadza. Tutaj... No i wszystko się zgadza, no. Mirosław
Sacharow. Z bólem serca. Naprawdę, z bólem serca. Z żalem w dupie. Ale muszę pana wpuścić. Na moją odpowiedzialność. Tuksaja, a ciobaczysta. Ej, idź pan. Nie bawię się z panem. No dobra, no ostatnia szansa dzisiaj w tych dwóch. Chyba, że to był ten i kuźwa tak się dobrze zamaskował skubany. Zaraz zobaczymy. No nie, to był czysty. Następny! To ja się teraz dalej będę oddalał. Dalej się będę oddalał, o. Okej. Okay. No zobaczymy teraz. No pan widzę, że... No, atajcie. Dokumenty poproszę. No, spasiba. I pan siedzisz tu. 2250. No i już elegancko, uwaga się nie zgadza. Było po drodze McDonalda nie jeść. To tuczy. Obar, nie madre problema. No, też tak mi się wydaje. Pan ładnie popatrzy na mnie. Zdjęcie by się zgadzało. Emelian Sacharow. To ile tych Sacharowów dzisiaj, kuźwa? To by się zgadzało. To by się zgadzało. Do 30 maja mamy 15, jest ok. Tu do 10 czerwca też jest ok. Golf 3, Eco 2. Zgadza się. Kuźwa. Juliet Whisky, Juliet 4, to się zgadza. No do biura muszę iść. Panie, czekaj pan tu. Czy Paweł, czy ty kiedyś odbierzesz, kuźwa, telefon w swoim życiu? Czy po prostu możesz działać tylko góra-dół? Warisiu, eto czas, my weć to brać na talok, aż krwawo fista. Nasze wywiady we wryć, eto terrori dostojniki sekretnej mytka i ligostinka, a ciopity dwie. Koresel dimo, fać brygadu? Szalazne eto mestie, wy madre i zalić garina, ale rodni walista was. Dlaczego zawsze mnie to dotyka, no? Jakieś naboje do karabinu? Są. Elegancko. Zbroimy się, proszę państwa, i jedziemy na akcję. No niestety. Trzeba zabić Gagarina, czy kuźwa Gagarina, czy... Ach, bym pojechał tym kuźwa wozem. No, otwieraj, czesz. Zamykaj, czesz. Panie Cipajew, zabieram furę. Cipajew to już się nawet nie wita. Dawaj, jademy. Wiśta. Można byłoby na sygnale jechać, to by nam zjeżdżali z drogi, ale... Chwileczkę. Zobaczmy, gdzie my w ogóle mamy... Aha, zajazd pod pijanym niedźwiedziem. To można by tędy pojechać, nie ma problemu. Jademy, drodzy państwo, jademy. Akcja jest. No Gagarina to bym nie zabił, ale Garina to... To można, nie? Tylko nie po drzewach. Ale zauważcie, bo patrzcie, ci widzowie tutaj starsi stażem, jak pamiętają takie gry jak Ranch Simulator, inne takie, no to wiecie, że tradycją było jeżdżenie po drzewach, nie? A zobaczcie, tu ładnie idzie. Dobra. Jademy. Zaraz zobaczymy, co tam się będzie działo. No Hein Granaten mam też. Jakby co. Oj. Tu Wlada można by się było jeszcze może zaopatrzyć. No ale to nie, no powinno nam starczyć, nie? Będziemy się trzymać z daleka od naszej drużyny, co by ich nie wytłukli za szybko. Bo granaty od nich to będą w naszą stronę leciały. Okej. Okay. Myślę, że to bardzo dobry pomysł jest z ich strony, że tu... Ale rzemsy, kuźwa, wsie... Co tu się, kuźwa... Gdzie mój granaten? Pod czwórką. A maś. I on żyje. No jakimże cudem.
Dostań się do budynku, ta, łatwo powiedzieć, kurwa. Chłopaki! Dawaj, dawaj! Ребята! Idziom! Policja wygląda! Kutwa! Synu, ty się kryj trochę, co? A nie na pałę stoisz? Misiu, to, że ty masz hełm. No wychyl dziób. Policka bydlok! Nie policka bydlok! Wy bydloki! A ty gdzie tam? Dawajcie chłopaki za nimi! I znalicie karowych służebników! Surprise, motherfucker! Dererem dudki! No ile ich tam? Policka bydlok! Chłopcy, ale ich tam już nie ma chyba. Chłopaki? To kto wchodzi? A, tam żeście go namierzyli. To ładnego macie cela, że ani razu nie trafiliście. Damra, a zwali od sieczników. Mnie madre wielo czas. Dobra. Realnie jest w środku. Zapnika bydło. Chodźmy budrowym. Musimy uwolnić Gagarina, tak? W szafie go zapnęli! A takie rzeczy. A dlaczego teraz? A ja znaję, gdzie to wysławica was. Oberanków. Wy pozmyśleć, chyba. A ta stanowka naszewy rewolucja? To ten, co Oberankowa uwolnił. Utroszny, acz twarowna. Igor Akarow, eto heno kryminał za braćtwa. Premestie da historii. Zadaczło wyliż, to eto nie tap. Diena atma mienitie andinia. Czyżby to już był koniec mojej, o, historii? Odblokowano osiągnięcie, niech żyje partia. Chyba się kapnęli, że działam na dwa fronty. Zwycięstwo partii. Po śmierci Michaiła Gagarina krwawa pięść rozpada się, a wszyscy powiązani z organizacją zostają wytropieni i zamknięci w obozach pracy. Igor Akarow realizuje swój plan wyzwolenia klasy robotniczej poza granicami kraju.
16 czerwca 1981 roku Wielka Armia Wyzwoleńcza przekracza granice, wypowiadając wojnę kapitalistom z południa. O, ciekawa sprawa. Boris Oberankow, wystawiony policji przez jednego ze swoich ludzi, znaleziony martwy w swojej celi 14 września 1982. Nigdy nie wyjawia sekretów swojego gangu. No, wiedzieliście. Grigory Belov. Zebrane przez niego informacje okazują się kluczowe w procesie prowadzonym przeciwko działaczom rebelii. Niezdolny do dalszej służby, przechodzi na przedwczesną emeryturę, pochowany z honorami na cmentarzu w Satykanie 5 czerwca 1989 roku. Piotr Kawka. Po powrocie do stolicy pomaga w realizacji ataków na kryjówki Krwawej Pięści, za co zostaje odznaczony Krzyżem Zasługi. Po wielu latach awansuje na stanowisko ministra. Timur Korczenko. Skazany na 40 lat ciężkich robót w kamieniołomach. Podczas buntu w obozie w 1984 roku zostaje ranny i ledwo uchodzi z życiem. Ostatecznie ucieka z kraju i żyje samotnie w ukryciu. Nigdy nie godzi się z upadkiem rewolucji. Gavrilov. Podczas próby przejęcia transportu broni wraz z innymi rebeliantami wpada w zasadzkę policji. Za działania antyrządowe zostaje skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie. No i pięknie. Tak jest było Tochocki-Klocki. In loving memory of Kabil Kona Urbański. Proszę Państwa, tak oto kończy się ta zacna gra, jaką jest Contraband Police. Powiem szczerze, trochę nie spodziewałem się, że tak szybko zakończymy rozgrywkę, no ale cóż, nie ma to tamto, tak? No pozostaje jedynie albo zacząć od nowa, albo nie wiem, co zrobić, natomiast powiem szczerze, trochę czuję niedosyt. Ja bym chciał troszeczkę dłużej tutaj pobawić się funkcjonariuszem Kuzniecowem w towarzystwie Walsekonia, Trzepałowa, Cipajewa i dwóch nowych kolegów. No ale cóż, jest jak jest. Zobaczymy, co będzie dalej. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Państwu za obejrzenie całej tej serii. Zostawcie łapki w górę, zostawcie subskrypcję, sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.